Bibliofilka z miłości do książek. Gdzie jest Mia Aleksandry Bert to jeden z lepszych thrillerów, jakie ostatnio czytałam. Książka pochłania czytelnika od pierwszej strony, wciąga i nie pozwala o sobie łatwo zapomnieć. Od początku utrzymuje się bardzo duże napięcie. W myśl zasady Hitchcocka, że film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć, ta książka właśnie taka jest. Ciągłe uczucie zagrożenia, tajemnicy, wyścig z czasem, by uratować maleńkie dziecko. To wszystko sprawia, że książkę czyta się z wypiekami na twarzy i gęsią skórką na rękach. Bohaterką powieści jest 29-letnia Estelle Paradise, którą poznajemy w momencie, gdy ta budzi się w szpitalu w ciężkim stanie. Ma ranę postrzałową głowy, amputowane ucho i liczne obrażenia. Do tego cierpi na amnezję. Nie pamięta, co się stało, wie tylko, że coś bardzo niedobrego. Pierwsza rzecz, o której sobie przypomina, to fakt, że jej 7-miesięczna córeczka Mia zaginęła. Od tego momentu życie Estelle koncentruje się na próbie poskładania wspomnień w jedną całość i przypomnienia sobie, co stało się z małą Miją. Nie jest to proste, zwłaszcza że wiele śladów wskazuje, że kobieta miała poważne problemy zdrowotne, cierpiała na depresję poporodową, nie radziła sobie w opiece nad córką, no i nie miała też oparcia w mężu. Czy w afekcie mogła skrzywdzić własne dziecko? Policja wszczyna śledztwo, a Estelle trafia do szpitala psychiatrycznego pod opiekę doktora Ari. Zrozpaczona, przerażona możliwością, że mogła zamordować własną córkę, samotna w swoim cierpieniu, poddaje się terapii, by odzyskać wspomnienia i poznać prawdę, nawet tę najgorszą. Dzięki innowacyjnemu leczeniu amnezja powoli ustępuje. Ale wydarzenia, które odsłania umysł Estelle, są tak wstrząsające, że aż trudno w nie uwierzyć. I niemal do ostatnich stron książki nie jesteśmy też pewni, czy cała historia, którą przypomina sobie stopniowo kobieta, nie jest urojeniem spowodowanym chorobą psychiczną i czy aby na pewno wydarzyła się ona naprawdę. Tak jak powiedziałam, książka jest doskonałym, pełnym napięcia thrillerem. Obok całego wątku sensacyjnego poruszony jest tu niezwykle ważny problem, jakim jest depresja poporodowa i jak ogromnie istotna jest pomoc specjalisty w tych pierwszych dniach i tygodniach po urodzeniu dziecka. Młoda matka musi mieć wsparcie, a jeśli nie ma go w rodzinie, powinny je zapewnić odpowiednie instytucje. Jednocześnie autorka całą opisaną historią pokazuje, jak wielka i głęboka jest miłość matki do swojego dziecka. Jak wiele kochający rodzic potrafi zrobić w imię tego uczucia, łącznie z narażeniem własnego życia. Polecam Wam książkę Gdzie jest Mia gorąco i zapraszam do wysłuchania jej fragmentu. Nie wiem, gdzie jest moja córka. To bardzo ogólne stwierdzenie, obejmujące wszystkie możliwe okoliczności, lecz nie wskazujące na żadną z nich. Bez wytykania winnych palcami i określania charakteru przestępstwa. Prosty fakt. Nie wiem, gdzie jest moja córka. Nie potrafiłam znaleźć ani jednego logicznego wyjaśnienia zniknięcia Mii. Powiedz to, powtarzałam sobie w myślach. Po prostu to powiedz, no mów! Próbowałam się zmusić, ale kobieta, którą się stałam, nie chciała mnie słuchać. Nikt nie potrafił jej pomóc. Nikt mi nie pomoże. Nikt mi nie pomoże. Nikt mi nie pomoże. Powtórzyłam te słowa trzykrotnie jak przysięgę, w nadziei, że znajdę w tym wszystkim chociaż cień logiki. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl.